Dzień dobry! Kolejna seria, kolejny sprzęt znaleziony na złomie w sumie, kupiony ze złomu. Niestety nie miał dużo szczęścia, poważnie oberwał w potencjometr odgłosu. Jeszcze nie zaglądałem do środka, widać ślady kiepskiego się obchodzenia podczas złomowania. Na szczęście osoba, z którą są umówione, odłożyła go i dalej już nie cierpiał. No nic, zrobimy pierwsze botowanie. Jeszcze go nie rozbierałem, ponieważ okazało się, że jest niedłubany. Może się uda bez dłubania. Co można powiedzieć o tym wzmacniaczu? Jest to klasa AA, jak to w Technicsach z tamtych lat, 380 W poboru. Czyli teoretycznie może mieć po te 80 W na kanał. Fajne jest to, że może pracować z zestawami 4 Ohm. No i oczywiście jest jeszcze to bardzo fajne, że ma fono, co jest bardzo ważnym teraz we wzmacniaczu wejściem. Co będzie widać przez kratkę. Ale we wzmacniaczu, poza kilkoma małymi kondensatorami i dużymi filtrującymi, jest tylko ta hybryda. Słabo to widać, sorry za jakość. Nie chcę go naprawdę na razie rozbierać, za chwilę go odpalimy. Jesteśmy przygotowani do pierwszego odpalenia. Nic w środku nie grucha. Nie rozkręcałem go jeszcze. Założona jest żarówka 60 W. Zobaczymy, czy się zaświeci pełnym prądem, czy też po prostu nam sympatycznie mrugnie. O, jest dobrze. Przekaźnik kliknął. Kurczę, wychodzi na to, że jest sprawny. Za chwilę zrobimy test z kolumnami. Dobra, przed chwilą słuchałem muzyki na moim starym Tensaju. Od zawsze, od kiedy go mam, uważam, że jest trochę przesadzisty z basem. Trochę jakby loudness był cały czas włączony, a prawdziwy loudness praktycznie jest trudny do przesłuchania, aczkolwiek cenię go sentymentem, ma swoje lata i spisuje się od dawien dawna bardzo dobrze. Czyli na tym samym zestawie znów użyjemy klasyka. Są to moim zdaniem najbardziej neutralne kolumny Tonsilla. Nie są za wysokie, nie są za niskie, nie dudnią mnie. Naprawdę bardzo jałowy taki dźwięk, bez właśnie zgrzytów. Dlatego lubię na nich odsłuchiwać wzmacniacze. A! No i byłbym zapomniał, jeszcze trzeba przecież podłączyć zasilanie. Ostatnie wolne gniazdko, cholera jasna. Dobra. No i niestety nic się nie dzieje. Dobra, będą pourywane prawdopodobnie przewody od potencjometru. Czyli będziemy musieli zajrzeć do środka. Wszystko skrzypi. No dobra. Nie posłuchamy! I wyskoczyło zabezpieczenie. Trzeba rozebrać. No ty uparciuchu.
śrubki to mają pierwsza klasa. Dzień dobry! Dobraliśmy się w końcu do Technixa, który dostał niefartownego strzała w potencjometr. Włącza się, lecz nie było totalnie dźwięku, ale w tym momencie pokażę dlaczego. Cały moduł potencjometru, szczęście w nieszczęściu, jest na takiej śmiesznej płytce wsuwany. Kontrowersyjne dla mnie. Ale być może to uratował potencjometr przed uszkodzeniem, bo zdaje się być sprawny. Ale to jest nic. Zobaczmy lepiej na resztę wzmacniacza. Tutaj mamy małą sekcję wzmacniacza gramofonu.
sprzed wzmacniacza delikatną warstwę kurzu. Tutaj być może nawet mamy pewien gatunek pleśni. Wzmacniacz, jak wspominałem na początku, jest odzyskiem ze złomu, więc na pewno troszkę wilgoci mógł dostać. No i oczywiście perełka to układ hybrydowy, z czego oczywiście ponoć Technics jest znany, ponoć jest za to hejtowany. Jakie macie odczucia, zapraszam do wypowiedzenia się w komentarzu. Układ wydaje się być oryginalny. BC Power Module. Troszkę czyszczenia było. Na samym początku, przepraszam, było, będzie. Na samym początku myślałem, że w tym wzmacniaczu nic nie ma. Ale jak widać, drobnica jest tak przykryta ładnie pod warstwą pleśni i kurzu, że po prostu mogłem odnieść takie wrażenie. No nic, za jakiś czas ocenimy efekt. A w międzyczasie to chętnie bym kupił gałkę do SU810. Zależy mi na jego odbudowie. Tymczasem panowie i panie. I jest lepiej. Samym sprayem ładnie zeszło. Widać, że mogło być jeszcze lepiej. Jest delikatny pył. Ale już jest coś widać. Są już jakieś elementy. Zacznę niedługo poszukiwania gałki. I będzie fajny wzmacniacz. Czy ktoś potrafi mi już przybliżyć jego brzmienie? Być może korzysta. Chętnie dowiem się waszych opinii.